Siemanko widzowie, witam was, duet Marcheweczka, Hejka i Latająca Muszka. Jesteśmy nie bez powodu tutaj schowani, ponieważ mamy lornetki, tak jak widzicie tutaj, delfinka. Ja też tak, mam ze sobą. Tak, to jest prezentacja. No, dokładnie, dokładnie. Tak pięknie wygląda Marcheweczka, jak będziesz szukać. Także co, dzisiaj śledzimy graczy na Brookhaven. Także wychodzimy z naszej nory, idziemy patrzeć, co dzieje się na Brookhaven. I już przyciągamy ludzi, a to niedobrze, to nie tak miało być. Marcheweczko, ja uciekamy. Uciekam. Dobra, widzowie, jesteśmy. Jest jakaś tam babcia Halina, patrzcie, ja wam ja pokażę. Ja widzę konia. Czekaj, pokażę tu widzom. Dom babci Halinki, szukam służącej. A to może chcesz, Marcheweczka? A może to jest z naszego shorta jakaś babcia Halinka? Nie wiadomo. Bo często występuje. Idziemy od tyłu. Idziemy co? Od tyłu, no. To dawaj, chodź. One tu są, nie pokazuj się. Widzowie, problem jest taki, że na lornetce nie widać, co oni piszą. Trzeba blisko podejść, ale delfinka, weź tam obczaj, czy tam coś widać. Widzę, że tam jest kot. Trzy lata i jest grzeczny. Widzę. No. Dobra, patrzcie, widzowie. Siedzi z czapeczką, ładny, grzeczny. Widzę dwie babcie. Ej, podszedł, widzi. Zobaczył nas. Idą te babcie, idą. O nie. Uciekaj. Kot jedzie. Goni nas, widzowie. No witam proszę pana. Ja jestem muszką niewinną. Ja sobie tam podleciałem do domu, nie chciałem nic złego zrobić. Co wy robicie? Szukacie problemów. A w ogóle widzowie, to napiszcie, kogo wybieracie w komentarzu. Mucha czy marchewa. I przy okazji możecie napisać czemu. Jakiś powód. Znaczy jak chcecie, nie musicie. Są w domu? Jest, jeszcze jest babcia o kuli. Ona kuleje, trzyma kulę. Fili gdzie? O kurczę, spojrzała się. Jeszcze tak perfinie, tak? Perfinie we mnie, no. Ej, zasłoniła. Zasłoniła, patrzcie. Pa, ktoś jedzie z kosiarą, patrz. To jest służąca tej babci. Serio, to jest służąca? Tak, kocha bić siekierą. Co? What? Kocha bić siekierą, co to za babcia? Jakaś psychopatka. Ej, idzie z kulą babcia. O nie, dobra. Ja jestem muszką. To jest, przecież to jest wioska, no. Ona cię zbanuje. Konik Phoebe. Ej. Oj, to jest ta babcia, co się denerwuje. Ja wiem, że muchy nikt nie lubi, ale że aż tak? Widzowie, was też tak denerwują muchy? Halina. Ej, co ty robisz? Marchewa. Ona mnie ciachła. O nie, co, do zjedzenia idziesz? Chyba tak, oni chcą ze mnie raz. Ona krzyczy, Halina. Dobra, patrzymy, co ona zrobią. Idzie Irena. A gdzie jest Halina? A marchewa leży, zobaczcie, przygotowana do obiadku. Jest, patrzcie. Dobra. One mnie zabiorą. Mają ją, ja się chowam, widzowie. Co tu się dzieje? Nie, proszę. Marchewa, ona do mnie biegnie. A patrzy. Jezus Maria, marchewa. Marchewa tam leży. Ja nie mogę chodzić. O nie, dobra. Jak to strasznie wygląda, patrzcie, widzowie. Odejdź ty. Marcheweczka biedna tam leży. Dobra, chodź po mnie, zabierz mnie. Mam cię wziąć? No. Dobra, widzowie, to jest akcja ratunek. To ty? Z Dempeja? Babcie nas gonią. Chyba nas poznali. Dobra, chodź tam, gdzie detektyw ma ten. O, dobre. Patrzcie, widzowie, nawet tutaj wszystko wokół Amelki się kręci. Chodźmy na kawkę. I co, już się nie stresujesz, muszko? Zmęczyłaś się, muszko, tą ucieczką? Koniec przerwy, widzowie, idziemy dalej. Lornetka, w dłoń lecę. Dawaj, piękny jak nie widok. Zostawiłeś tutaj lajka, ja obserwuję. Widzowie, musicie zostawić, ewidentnie. Subskrypcję, koniecznie. Ona jest w stanie prześwietlić każdy komputer. Patrzcie, z taką lornetką. Ja widzę wasze dłonie w tym momencie. Co, dzień dobry, co pani by chciała? Co o nie, pani ona by... się odsuwa. Ona się boi ciebie. Ej. Serio? Ktoś się boi muchy? Weźcie, napiszcie, czy boicie się muchy. Nie wiem. Jeszcze nie widziałem takiej osoby. My idziemy do roboty. Do widzenia. Misiu, co się stało? Zaraz przyjdę, jak zrobię skina. Dobrze? Dobrze, misiek. Ja popływam. No i gdzie on? Słuchajcie, muszę pomóc tej dziewczynie. Może on ją zdradza. Chodź tu, maluszku. Twoja dziewczyna się martwi o ciebie. Przesyłka dostarczona. Dobra, ta pomoc nie ma sensu. Ktoś mi wysłał zaproszenie do znajomych. Dempej. No nie. Ja z nią pogadam. Dobra, pogadaj z nim. Ja będę was obserwował. Dawaj, delfinka, załatw tam tę sprawę. Załatwiam właśnie. Ale coś słabo ci idzie, ty, bo widzę, że nie piszesz nic. Co ja tylko głową macham. Aha, okej, czyli w ten sposób to załatwiasz. No tak, w sumie to spoko. Jesteś migowy. Delfinka? Nie. Trolujemy. Może się uda, zobaczymy. Czy widzki się nabiorą? Oczywiście. Ale pozdrawiamy, tak, jak to oglądacie. Dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas rozpoznali. Czy widzki z nami zatańczą? No pewnie. Oj, tak. Jest. Mogę z wami, no właśnie nagrywasz. Właśnie nagrywasz, nieświadomie. Mamy kolejny domek. Oho, jest reakcja. Ja się schowam, widzowie, tutaj mogę. Ej, ratunku. Co ona napisała? Szukam truskaweczki. Truskaweczki, a to jest marcheweczka, to się pomyliłaś. Dziewczyno, cofnij. Ty, mucha, widziałeś truskaweczkę. Ja nie znajdę już nigdy tej truskaweczki. Widzowie, co to było? Szukam chłopaka, ale szybko znalazła. To już zajęło chyba 5 sekund. To jest nowy związek i będziemy mogli śledzić, no, jak patrzcie, się potoczy to wszystko. Bo on do auta wsiada już chyba. Gdzie oni są? Jedź, prosto, są tam. Ja ich widzę, dawaj. Kurze, twój łeb mi zasłania te krzaki twoje na głowie.
I'm sorry. Mam się skupić na jeździe. No ja widzę. O, jest. Marta podjechała na chillku. Zaparkowałam. Na środku. O, dzień doberek. Ej, ona idzie. Cofaj. Kto to? Jezu, te gały wielkie nas straciły. Sorry, ale nie chciałem. To przypadkowo, zamoliłem. No kurde, znowu ktoś tu wszedł. Nie, no kurde. Bana dostałem. Ale wiecie czemu? Ja widziałam czemu. Kto to? Słuchajcie, ja wiem czemu. No. Bo ta mucha jak tam weszła, znaczy się dępej, to no. Od razu było skrzydło widać przez całą windę. No możliwe. Możliwe. Ja co to jest? Ta z pistolecikiem na wodę stoi, patrzcie. To jest groźnie. Bo to jest ten chłopak chyba, co ją zdradził. Okej. Okay. A tu jakaś dziewczyna przyjechała. O kurde, tu jest zdrada. Tu jest prawdziwa zdrada. Ej, ale to jak? To która jest jakby... Ta jest zdradzona? I ta druga też. A ta też. Nie, tamta z tyłu. A ta z tyłu. Ej, to co on tu robi, chłopie? Ogarnij się. Nie wasza sprawa, co ja tu robię. Ej, to jest może jakiś ten. Też jakiś zazdrosny chłop, co? Jaka tu się akcja dzieje, widzowie, o co tu chodzi? Ja nie, już tego nie ogarniam. Ta jest zdradzona, ta chyba z nim jest. Ten tam jest w ogóle złapany przez dwie dziewczyny. Boże. Co tu się dzieje? Co jest tam, marchewa? Halo, marcheweczka, ona cię widziała. Ona zobaczyła i chyba zaraz idzie do góry i cię banuje. Nie da rady, bo jestem na samej górze. Zobaczyła ją. Się przestraszyła, uciekła. Jak sobie smacznie chrapie. O, marchewka. Siemanko. Cześć. Nie, bez ciebie to nie będą się cieszyć. Będą. A? No nie, no trzeba, my zawsze w każdym odcinku, po prostu każdy się brzydzi. Ale słodkie. Widzisz? Jedna chociaż, super, dzięki. Chociaż jedna się cieszy. Ta Amelka jest. Kot nie lubi, by mnie złapał, co? Kociaku, chciałbyś? Narosł? O nie, nie, marchewa. A ciebie jako mięso. Ten kot chyba jest najbardziej głodny. Zobaczcie, co ten kot robi, tylko żeby się do nas dostać. On zwariował, on nie może wytrzymać, on poczuł jedzenie. No dobra, banicja poszła. Ja też. A w locie, jakbyście to widzieli. Jaki piękny banik. Halo, Pola, przyjmij nas. My na rosu jesteśmy. O, na rosołek. Jaka śmieszna ta mała, patrzcie, ze smoczkiem. To jest Amelka. No jaka Amelka? Trochę młodsza. Mięso i marchewa. Fuu, kto by chciał takie mięso? Ja, to jest piękne, widzowie, zobaczcie, taka mała dziewczynka i tutaj mucha i marchewa siedzi. A ta tutaj też z jedzonkiem przyszła. I kot, ten głodny kot. Ej, ona nas soli, przyprawia nas. Ała, moje oczy, jak to szczypie. A ta nas łowi, patrzcie, widzowie, co? Kot to się nacieszyć nie może, zobaczcie. Mówi, Jezu, tyle jedzenia dawno nie miałem. Za mocno posoliła. O, to może dzięki temu nas wypuszczą, co? No, będziemy zasłonić. Trzeba rozmieszać. Wędką. Jedzenie ożyło. Jakie dzikie dęsy. Wszyscy tańczą. Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie rozumiem nic. Oni chcieli rosło, teraz tańczą. Blendujemy to. Na to bym nie wpadł. Zobaczcie, jak ona mnie blenduje. Dobra widzowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie i pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, który skin jest lepszy. Hashtag marchewa czy hashtag mucha. Także wszystkiego dobrego, do następnego. Trzymajcie się, hej. Siemka.